pandemia w Indiach, leki i tlen sprzedawane na czarnym rynku Indie, brak miejsc w szpitalach, czarny rynek leków i tlenu, dodatkowe stosy pogrzebowe. W szpitalach w Indiach brakuje łóżek, ludzie wykorzystują znajomości, by znaleźć miejsca dla bliskich. Bogatsi gromadzą leki i tlen, wykupując zapasy na czarnym rynku. W Delhi buduje się dodatkowe stosy pogrzebowe, krematoria są przeciążone. Szczyt drugiej fali epidemii COVID-19 w Indiach z 440 tysięcy. Infekcji dziennie ma przypaść 8 maja. Cały czas odsyłam pacjentów do szpitali, mówi pap dr Ravi Sharma, który prowadzi prywatną przychodnię we wschodnim Delhi. Po wielu godzinach wracają błagając o leki. Trudno im wytłumaczyć, że nic nie mogę zrobić i wymagają leczenia w szpitalu, dodaje. Lekarz tłumaczy, że pacjentami kliniki są biedniejsi Delhijczycy mieszkający między bogatymi osiedlami w Dilshad Garden i slumsami Seymapuri. W okolicy jest 6-7 szpitali, ale wszystkie zapełnione, przyznaje dodając, że może tylko pomóc, sprawdzając w rządowej aplikacji Korona, czy gdzieś są wolne miejsca. Tylko że gdy ludzie zadzwonią do szpitala, a później tam dojadą, zazwyczaj już nie ma łóżka. To loteria, uważa emerytowany lekarz Vishnu Sharma. Wtedy pozostają znajomości i pieniądze. Wszystkie chwyty dozwolone, opowiada. Zdesperowane rodziny szukają dla swoich bliskich łóżek w szpitalach w sąsiednich Stanach. Portal India Today opisuje historię rodzeństwa Harsha i Bhavny, którzy próbowali umieścić słabnącego ojca w trzech delhijskich szpitalach, w tym w szpitalu uniwersyteckim. W żadnym z nich dla chorego nie było już miejsca. Nasi krewni zasugerowali zabranie ojca do Pendżabu. Teraz jest na intensywnej terapii pod tlenem w małym ośrodku w Mohali. Czuję się znacznie lepiej, mówią. Prywatne szpitale dużo kosztują. Są tu w Pendżabie, pacjenci z Delhi i Pendżabu. Czasami miejscowi nie są przyjmowani, aby zrobić miejsce dla pacjentów z Delhi, bo tam brakuje tlenu, opowiada India Today Alok, który zarzuca jednemu ze szpitali faworyzowanie delhijskich pacjentów. Matka Aloka zmarła w prywatnym szpitalu pod Padialą. Druga fala była dla wszystkich szokiem. Kto może, kogo stać, wykupuje leki i butle z tlenem na czarną godzinę, przyznaje dr Vishnu Sharma. Ludzie wykupują przede wszystkim lek Remdesivir, którego potem brakuje w szpitalach, dodaje. Panikę próbował opanować dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Delhi AIIMS, dr Randeep Guleria. Remdesivir nie jest magicznym lekiem i podaje się go hospitalizowanym pacjentom, którzy mają objawy o średnim do ciężkim natężeniu, z saturacją tlenu we krwi poniżej 93%, cytował jego słowa dziennik Hindustan Times. Guleria ostrzegał przed stosowaniem leku i tlenu na własną rękę. Remdesivir, lek niedostępny w aptekach i przeznaczony tylko do dystrybucji szpitalnej, zaczęli rozdawać lokalni politycy w stanie Maharashtra. Gazeta The Indian Express ustaliła, że posłowie lokalnego parlamentu przekazali wyborcom co najmniej 7,5 tysięcy dawek leku. Otrzymujemy lek po niższej cenie 775 rupii 38 zł za dawkę i rozdajemy za jeszcze niższą cenę biednym ludziom. Robimy to, by ratować życie innych ludzi, powiedział dziennikowi poseł Amrish Patel z Hirpuru. W poniedziałek 26 kwietnia w okolicy Metakhitorni delhijska policja aresztowała trzech mężczyzn sprzedających butle z tlenem za 30 i 50 tysięcy. Rupi 1500–2500 zł, informowała we wtorek telewizja ZNF. Przestraszyliśmy się, kiedy dużo naszych znajomych zachorowało. Tylko my się ostaliśmy, mówi pap Tatiana Shirley, która uczy języka polskiego na Uniwersytecie Delhijskim i mieszka w północnej części miasta z mężem Udajem. Od 2 tygodni siedzimy tylko w domu i nie wiemy, co się dzieje na zewnątrz. Zamawiamy posiłki przez internet, pracujemy z domu, jesteśmy całkiem uprzywilejowani. Obcokrajowcy są tu w lepszej sytuacji niż miejscowi, podkreśla. Zdaniem Shirley ze względu na gęste zaludnienie Indii i liczbę mieszkańców, można się było spodziewać drugiej fali epidemii. Indusi są podobni do Polaków. Oba narody mają w genach nieposłuszeństwo wobec władzy i zasad, zauważa.
Na początku lockdownu wszyscy siedzieli posłusznie w domach. Potem zorientowali się, że to nic nie daje, ocenia Polka. Zwraca uwagę na to, jak wiele osób straciło pracę w czasie ogólnokrajowego zamknięcia. Według danych rządowych OK. 10 milionów bezrobotnych ludzi zdecydowało się opuścić miasta i wrócić do rodzinnych wiosek. Liczba dziennych infekcji jest obecnie ponad trzykrotnie większa niż jesienią 2020 rok, gdy nie przekraczała 100 tysięcy przypadków. Według oficjalnych danych każdego dnia umiera ponad 2,4 tysięcy zakażonych. Dziennik Tech Hindu opisywał w poniedziałek budowę 20 dodatkowych stosów pogrzebowych w delhijskim parku w pobliżu krematorium Saraikale Khan, które pracuje bez przerwy od 6 rano do północy. Palenie zwłok w ten sposób jest tutaj czymś normalnym, ale wywołuje szok w Europie. To może sugerować gorszą sytuację niż w Europie i USA, zwraca uwagę Shirley. 8 stycznia w liczących 330 milionów mieszkańców USA odnotowano szczyt 307 tysięcy zachorowań, podczas gdy w zamieszkanych przez 1,3 miliardów osób Indiach w poniedziałek wykryto rekordowe 352 tysięcy nowych przypadków. Model matematyczny ekspertów z Politechnik w Kanpurze i Hajdarabadzie przewiduje szczyt 440 tysięcy dziennych zakażeń do 8 maja, poinformowała we wtorek agencja PTI.